No, uszliśmy z życiem. O, jeszcze. O, panie. I co teraz? Nie było tu przejścia czasem? O, tutaj, dobra. Mieniamy się w krwiopijce i wywodzimy z tego. Dobra, to było tak, jak dobrze pamiętam. Chwila, czekajcie. Tu był mieczyk, chwila. Tu był mieczyk, pamiętam. Co ty kurna robisz? Tu był mieczyk. Nie było? To Gothic zmienili? A, nie ma. Trzeba się chyba telepnąć jeszcze raz i drugi przycisk uruchomić. Dobra. Ej, i tak nie używam broni, to. Tak. Jeszcze kurna. Nie zabiłem wszystkich. Tu jeszcze są. O, panie. Tu jeszcze są, o, panie. Zabijemy was potem. Na końcu. Czego on jak się teleportuje, to się odwraca. To jest wkurzające. I tak oto mamy wszystko. Teraz długa rozmowa z Xardasem.
znalazłem drogę do podziemnej świątyni. Znalazłeś? To niesamowite. Stałeś się niezwykle potężny. Potężniejszy niż ktokolwiek wewnątrz bariery. Może rzeczywiście jesteś człowiekiem, o którym wspomina proroctwo orków. Proroctwo? Jakie proroctwo? Prastare manuskrypty orków spisane tuż po zamknięciu świątyni wspominają o świętym nieprzyjacielu. Świętym nieprzyjacielu? Kogoś, kto raz na zawsze wypędzi śniącego z naszego świata. I to ja mam być tą osobą z przepowiedni? Mylisz się. Na pewno się mylisz. Może tak, może nie. Znalazłem dziwny miecz. Pokaż mi go. To ciekawe. Wyryto na nim słowo Uriziel. Słyszałem o tym mieczu. To oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Nie wiem, z jakiego materiału go wykuto, ani nawet kto go wykuł. Według legendy miecz ma posiadać niezwykłe moce, ale nie wyczuwam wokół niego magicznej aury. Uriziel posiadał niezwykłe moce? Napisano, że posiadacz tej broni był w stanie przebić najgrubszy pancerz i przezwyciężyć najsilniejsze zaklęcia. W jaki sposób tak potężny oręż trafił w ręce orków? Ponoć orkowie odebrali go potężnemu rycerzowi. Nie wiedzieli, jak go wykorzystać, więc postanowili go ukryć. Jak widać, nie dość dobrze. Czy jest jakiś sposób na przywrócenie tej broni dawnej świetności? Nie obejdzie się bez odpowiednio silnego źródła magii. Masz na myśli źródło wystarczająco potężne, by wysadzić w powietrze magiczną barierę? Coś w tym rodzaju. Oprócz tego potrzebna będzie specjalna magiczna formuła, która przekaże całą wyzwoloną energię na miecz. Daj mi trochę czasu na przygotowanie formuły. Poszukuję wiedzy magicznej. Nic, mama. W międzyczasie, jak poszukam sobie lepszej zbroi, te niebieskie szmatki nie zapewniły mi zbyt wielkiej ochrony w podziemnej świątyni. Powinieneś zajrzeć do mojej starej wieży. Twojej starej wieży? Podczas trzęsienia ziemi pochłonęło ją jedno ze wschodnich jezior. Jej szczyt powinien nadal wystawać nad poziom wody. Wewnątrz zostało kilka cennych artefaktów. Nigdy nie zadałem sobie trudu, by je odzyskać. Jak się tam dostanę? Nie zaglądałem tam od trzęsienia ziemi, więc sam będziesz musiał poszukać drogi do środka. Weź ten klucz. Otwiera skrzynię, w której przechowywałem szczególnie cenne artefakty. Dobra, tu się pożegnamy, pa pa! Koniec sesji. Sesja będzie około października. Cała, pa pa! Jakie mamy staty? My 130 punktów umiejętności, 30 poziom. Nie zdobywaliśmy tego, co jest w drodze powrotnej. Niestety, nie udało się. Który mam rang mag wody? Dobra, zapisujemy.
Pa, pa. Sesja będzie podzielona na party. Pa, pa. Dwie godziny 27 minut, godziny 20.